Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Panie i Panów Radnych, witam Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, witam Pana Radnego Powiatowego, Pana Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pana Komendanta Komisariatu w Szczecinie, Panie i Panów Sołtysów, Panów Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych, Panie i Panów Kierowników Referatów. Witam wszystkich Państwa. Otwieram 4. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Szczecinie. Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Na 15 radnych obecnych 14, czyli jest wymagana liczba do podejmowania prawomocnych uchwał i wniosków. Przedstawiam Państwu proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, propozycje do porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady, protokół do wglądu w pokoju nr 6, interpelacje i wnioski radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości, sprawozdanie burmistrza w działalności międzysesyjnej. Punkt szósty, odpowiedź na zapytania i wnioski radnych i sołtysów oraz zaproszonych gości. Punkt siódmy. Podjęcie uchwał w sprawie a. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie. Punkt b. zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Punkt c. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025. Punkt D. udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczecinie na prowadzenie działalności kulturalnej w domach ludowych w gminie Szczecin. Punkt E. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Punkt F. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce nr 623/10 położonej w obrębie Szczucin, która znajduje się we współużytkowaniu wieczystym gminy Szczucin na rzecz współużytkownika wieczystego Tankwol, Roman Mosio i wspólnicy, spółka jawna, siedzibą w Szczucinie, ulica Piłsudskiego 54. Punkt G. wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy Szczucin. Punkt H. powołania składu osobowego Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie. Punkt I. przyjęcie planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Szczucinie na rok 2015. Punkt 8. zapytania i wolne wnioski. Punkt 9. zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z Państwa składa wniosek w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. Protokół był do wglądu w pokoju nr 6. Kto z Państwa radnych chciałby się wypowiedzieć w sprawie protokołu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Punkt 4. Interpelacje i wnioski radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych, sołtysów lub zaproszonych gości chce zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Szak. Ja zacznę, przewodniczący.
Państwa, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Szanowni Goście, kilka spraw. Ja nie pamiętam kiedy, ale kilka lat temu pojawił się na obradach taki projekt poprowadzenia drogi łączącej ulicę Piłsudskiego mniej więcej w okolicach ośrodka z ulicą 1 Maja i zwrócił się do mnie jeden z mieszkańców ulicy Piłsudskiego, jaka jest w tej chwili możliwość realizacji tego projektu. Czy on jest w ogóle w planach? Czy da się przewidzieć jakąś perspektywę iluletnią, ewentualnie kiedy ten plan będzie realizowany? Czy proszę o odpowiedzi, jeżeli nie wiem, to proszę o taką odpowiedź, bo jak mówię, zwracam się tu z tą sprawą w związku z interpelacją jednego z mieszkańców, czy z zapytaniem jednego z mieszkańców tej ulicy. Druga sprawa, chyba na poprzedniej sesji pan burmistrz nas informował o tym, że jest pewien problem z realizacją chyba największej inwestycji w tym roku, to jest tego modernizacją szkoły podstawowej i gimnazjum w Szczucinie, że tam będzie próbował dokonać zmiany proporcji finansowania tej inwestycji. Chciałem zapytać, czy w tej mierze coś się zmieniło, czy ta inwestycja jest realna i czy będzie w tym roku realizowana. Po trzecie, chciałem zwrócić uwagę, że prawie w całym centrum Szczucina jest taki obiekt, który przypomina nam już odległą wojnę, mianowicie zawalony budynek, zawalił się tam dach. Ja nie wiem, kto jest jego właścicielem. Myślę, że on stwarza spore niebezpieczeństwo i też nie wygląda najlepiej. No, widać to z każdego miejsca, więc nie wiem, kto jest jego właścicielem, ale jeżeli by była taka możliwość, to prosiłbym gminę, urząd o interwencję w tej sprawie, o jakieś zabezpieczenie przynajmniej, jeżeli się da, to no, jakieś działania, które by ten stan poprawiły. A przy okazji, skoro jesteśmy w tym miejscu, bo to jest chyba, nie wiem, czy Państwo powiedzą, na ulicy Kilińskiego, tam całym dookoła. A obok jest taki duży trawnik, który przerodził się ostatnio w taki dziki parking. On już jest, tam często stają samochody, jest rozjeżdżony. Tam jak przysypie się, no to wygląda to jako tamto. Natomiast jak nastąpi odwóz, to Państwo zobaczą, że no to już jest w niektórych miejscach jedno wielkie błoto i pasowałoby jakoś ten teren zabezpieczyć, bo wydaje mi się, że powstało w naszym miasteczku tyle miejsc parkingowych, że już tam akurat samochody stawać nie muszą. Mogłoby to wyglądać lepiej niż w tej chwili wygląda. Kolejna sprawa, to prosiłbym pana burmistrza o informację, jak funkcjonuje fundusz pożyczkowy, do którego przystąpiliśmy w końcówce ubiegłego roku. Czy jakieś konkretne działania już w tym zakresie zostały podjęte, czy zostały udzielone już jakieś pożyczki? Jak to wygląda? Następna sprawa już taka, dwie drobniejsze. Na ulicy Świętego Marka, akurat przy takiej stanie pogody, jak jest dzisiaj, przy wlocie tej ulicy do drogi krajowej tworzy się wielkie zastoisko wody. Akurat na przejściu dla pieszych no jest wręcz niemożliwe przejście przez to przejście, nie deptując w głębokie kałuże. Jeżeli by się dało, prosiłbym o jakieś sprawdzenie, co tam powoduje powstawanie takiego rozlewiska. I ostatnia sprawa, obok szkoły na przejściu dla pieszych został ostatni weekend uszkodzony, całkowicie zgięty znak przejścia dla pieszych, pionowy znak przejścia dla pieszych. W tej chwili on zniknął całkowicie. I jest to miejsce, przez które dzieci są przeprowadzone na halę sportową kilkanaście razy dziennie, co najmniej grupa dzieci z nauczycielami tamtędy przechodzi przez jezdnię. Jeżeli by to było możliwe, prosiłbym o naprawienie tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo wysoce. Panie Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja z taką prośbą się tu zwracam na prośbę mieszkańców, ponieważ mamy gospodarstwo takie, które należało kiedyś do państwa Pietruszków, a właściciele mieszkają w tej chwili za Wisłą i tam pasuje właścicieli zmusić, żeby w jakiś sposób tam się zajęli tą gospodarką, żeby przeprowadzili denatyzację,
ponieważ sąsiedzi mówią, że po prostu no, zaszczurzone jest wszystko, szczury chodzą po dachach i to wszystko się przechodzi do innych budynków. Tyle, dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pani sołtys. Panie przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja mam takie pytanie, czy są jakieś plany odnośnie budynku po naszej szkole podstawowej? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, pani burmistrzu, państwo radni, wszyscy obecni na sali. Tradycyjnie korzystam z możliwości spotkania się z państwem i skupić się na kilku ważnych spraw dotyczących rolnictwa, bo przecież jesteśmy terenem wiejskim, a biuro powiatowe obsługuje rolników z całego powiatu, w tym z terenu gminy Szczucin również. Jeżeli chodzi o kampanię roku 2014, chcę powiedzieć, nie jest to zasługa biura powiatowego, li tylko, ale dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, że na dzień 10 lutego praktycznie 95% beneficjentów ma wypłacone pieniążki na swoje konta. Rzeczywiście był to rok pozytywny, zarówno jeżeli chodzi o jakość składanych wniosków, nie było dużo wezwań, nie było dużo poprawek. Nie mieliśmy w porównaniu do poprzednich lat zbyt dużej ilości kontroli na miejscu, bo te zawsze wstrzymują jak gdyby terminową i szybką obsługę wniosków. I we wszystkich rodzajach płatności, w płatnościach bezpośrednich, rolno-środowiskowych, państwo, ci, którzy są beneficjentami, mniej więcej pewnie mogą to potwierdzić, że pieniążki są już na kontach. Kończymy obsługę, zostało parę spraw takich trudniejszych o odwołaniach beneficjentów i już przygotowujemy się do kampanii roku 2015. Te przygotowania rozpoczęliśmy jeszcze w roku poprzednim, jak państwo niektórzy może pamiętacie. Zostało na nas, jako na biura powiatowe, nałożony obowiązek ruszenia z kampanią informacyjną, bo zmiany są istotne, wchodzimy w nowy okres finansowania 2015-2020 i tamtego okresu już nie ma co bazować, wzorować się, czy to przy wypełnianiu wniosków, czy przy rodzajach płatności, jakie były do tej pory. Generalnie duża, zasadnicza zmiana. Ja tu pozwolę sobie do państwa sołtysów przekazać informację. Nie chciałbym, żeby ona była za wczesna, bo to jest dokładnie miesiąc przed ustalonym terminem, dokładnie 10 marca. Tu na tej sali chcielibyśmy się spotkać z rolnikami, z beneficjentami, porozmawiać o sposobie wypełniania wniosków po to, żebyście państwo jak najmniej popełniali błędów. Chcę powiedzieć, że jest to rewolucja, jeżeli chodzi o płatność, o wypełnianie wniosków. Od razu namawiam, żeby korzystać, zwłaszcza większe gospodarstwa powyżej 10-15 hektarów, bo tam są zobowiązani do wywiązania się z wielu obowiązkowych praktyk, korzystać z pomocy Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pracownicy Ośrodka Doradztwa mieli osobne szkolenie specjalne stałej Małej Małopolski. My również przewidujemy takie spotkania z pracownikami ODR-u. Ja tutaj nie chcę zagłębiać się, czego sprawy dotyczą konkretnie, bo za dużo czasu musiałbym państwu zająć. Natomiast troszkę mniej problemów i na głowie będą miały małe gospodarstwa. Natomiast ci, którzy użytkują już powyżej 10 hektarów, ci, którzy mają zwierzęta, bydło domowe, chcieliby do tych zwierząt uzyskać płatność. Ci, którzy mają więcej jak 15 hektarów, znowu inne obowiązki dotyczące zachowania terenów proekologicznych, więc tych elementów jest bardzo dużo. Myślę, że na tym spotkaniu 10 marca będzie można szerzej o tym powiedzieć. Zachęcam i namawiam do tego, żeby zaglądać na strony internetowe agencji. Tam w miarę na bieżąco aktualizowane są te warunki i zasady przyznawania płatności. Chcę państwu powiedzieć, że dzisiaj jest 10, między 4 a 10, trzecia zmianka w ciągu praktycznie 6 dni, trzecia zmiana
w niektórych segmentach płatności, więc podejrzewam, że ruszamy z przyznawaniem, z przyjmowaniem wniosków 15 marca, więc tych zmian jeszcze będzie na pewno trochę, a nie chciałbym, żeby rozporządzenia wykonawcze, jak to ono jest, zazwyczaj ukazały się 14 marca, gdzie wtedy już jest podpisane rozporządzenie, no to wiadomo, że pracujemy według tego rozporządzenia. Również namawiam i zachęcam do możliwości składania wniosków przez internet. Agencja dostała z Unii Europejskiej takie dwie dyrektywy. Do roku 2016, czyli w następnym roku, co najmniej 30% wszystkich wniosków obszarowych musi być złożone przez internet. Do roku 2018 100% wniosków będzie przyjmowane przez internet. Więc dobrze by było pomału się w to wdrażać. Stosunkowo łatwa i nowsza aplikacja do składania tych wniosków i dlatego na spotkaniach, które rozpoczynamy w ten poniedziałek na terenie powiatu, będziemy również mieli ze sobą takie wnioski o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu agencyjnego i myślę, że zwłaszcza ci, którzy mają w miarę proste wnioski, powinni z tego korzystać, bo później nie będzie wyjścia, będą musieli. Z mojej strony to tyle, jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie jeszcze przywitać pana wicestarostę, który nas zaszczycił swoją obecnością. Witam serdecznie. Proszę bardzo. To do pana kierunku. Panie kierunku, chciałem tylko zapytać, czy będą jakieś osobne szkolenia, chodzi o doradztwo, czy tylko to będzie jedyne? O doradztwo w jakim zakresie? No zawsze było po wioskach, chodzi o na temat tych wypełnienia czy innych jakichś tam funduszy. Proszę pana, na pewno on będzie robił, że tak powiem, po swojej linii szkolenie. My mamy obowiązek w każdej gminie zrobić spotkanie, natomiast po to było organizowane szkolenie dla pracowników ODR w Krakowie, żeby ODR, że tak powiem, swoją ścieżką i swoimi siłami takie szkolenie prowadził. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Sołtys. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, panie starosto. Ja korzystając z pana obecności chciałem się zapytać, bo na sesji grudniowej w imieniu mieszkańców gminy Tychylbacza pytałem o możliwość lokalizacji przystanku przy szpitalu. Czy busów w Kielbiszczu, czy coś w tym temacie jest wiadomo, czy coś drgnęło w tym temacie, czy były podjęte jakieś działania. I jeszcze jedno pytanie od mieszkanki Lubasza Zalesia. Spytała mi się, czy będą w najbliższym czasie podejmowane jakieś działania na, czy obligowanie kogoś do podjęcia działań na drodze krajowej. Po prostu mówi, że ona strach jej na rowerze do kościoła jechać, nieraz jedzie z dzieckiem, czy tego, jak też do miasta. Ciężko jest mówić, że to jest duży stres dla starszej osoby. I tutaj pan radny Szarek wspomniał jeszcze o miejscach parkingowych. Ja tak często parkuję na parkingu przy bibliotece publicznej. Tam jest parking poszerzony, tylko nie wiem, czy to już przyzwyczajenie kierowców, czy tego, że parkują w dwóch rzędach, tam się jeszcze śmiało trzeci rząd zmieści przy tam, gdzie jest ten kontener na tego, tylko że ja sam raz już spędziłem się w taką pułapkę, że zaparkowałem tam i potem ktoś zablokował mi wyjazd i czekałem pół godziny, żeby wyjechać z tego miejsca. Czy nie dałoby się tam jakiegoś zaznaczyć, oznaczyć, czy utworzyć jakiegoś dojazdu, żeby po prostu, żeby to było ten jeden wjazd i wyjazd, żeby z tego trzeciego pasa parkingowego nie był zastawiany. A potem tam cały rząd wolny, a na ulicy Wolności, przepraszam, na ulicy Piłsudskiego ciężko przejechać, bo jedna i druga strona obstawiona samochodami. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Bochut, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie starosto.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Korzystając, że Pan Starosta dzisiaj jest na naszej sesji, chciałbym się uzyskać taką informację, czy będzie remontowana droga, remont nawierzchni drogi Szczucin-Mang, to jest, na Szczucinie jest to ulica Witosa, na tej części, co nie została wyremontowana, i w Łęce Żabieckiej, i dalsza część to jest w Maniowie. I zarazem złożyć wniosek do Pana Starosty o budowę chodnika przy ulicy Witosa od szkoły ponad gimnazjalnym w Szczucinie do skrzyżówki z ulicą Topolowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 5. Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. Bardzo proszę Pana Burmistrza. Przewodnicząca, Wysoka Rado, zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 2 ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam sprawozdanie z pracy międzysesyjnej burmistrza za okres od 29 grudnia do 10 lutego bieżącego roku. Poniżej przedstawiam istotne działania związane z bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentacją gminy na zewnątrz. W dniu 29 grudnia 2014 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której nie udzieliłem wiążącej odpowiedzi na pytania, co do których w tamtej chwili nie posiadałem wiedzy. Sprawa dotyczy ścieżki rowerowej w miejscowości Lubasz. Na tą chwilę, proszę Państwa, jest porozumienie samorządów z Powiśla Dąbrowskiego w przedmiotowej sprawie, wypracowane na spotkaniu z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z panią Martą Maj, co do rozpoczęcia procedury mającej w celu zaprojektowanie i wykonanie wspomnianej ścieżki rowerowej, co musi zostać poprzedzone przekazaniem majątku PKP na rzecz samorządu, myślę, że w pierwszej kolejności samorządu wojewódzkiego, następnie samorządu poszczególnych gmin, które będą beneficjentami tegoż zadania. Takie porozumienie zostało podpisane, zostało skierowane do zarządu. Będzie u nas okazja 9 marca bieżącego roku. Będzie spotkanie z panem marszałkiem województwa małopolskiego, z panem Markiem Sową. W sposób oficjalny zostanie przekazane to, co już tak naprawdę zafunkcjonowało w formalnym wystąpieniu. Kolejna sprawa, co do której nie udzieliłem odpowiedzi, dotyczy chodnika w miejscowości Borki przy drodze wojewódzkiej. To było pytanie pani Sołtys, ja dobrze przypominam sobie. Sprawa jest na takim etapie, że utknęła z przyczyn formalnych w starostwie powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej. Kolejność będzie taka, że wróci do nas, z powrotem trafi do starostwa i do zarządu dróg wojewódzkich, gdzie zostanie podjęta decyzja o działaniu w tym kierunku. Oczywiście przy zachowaniu tej fundamentalnej zasady partycypowania 50-50 i będzie to wykonywane. Kolejna sprawa dotyczy uzgodnień z przewoźnikami. Myślę, że również pytanie pana Sołtysa dzisiaj zadane, ono koresponduje z tą kwestią, ponieważ myśleliśmy, że uda się zorganizować spotkanie. Miałem kontakt z panem wicestarostą, z panem Markiem Kopią. No do dziś chyba to spotkanie się nie odbyło, pewnie bym wiedział pan starosta zresztą. Proszę? I 22. No to świetnie, mamy już potwierdzenie od pana starosty. Będzie takie spotkanie, będziemy o tym dyskutować. I tutaj oczywiście dotyczy to tej konfiguracji przejazdu trasy busów. Ten temat myślę, że wtedy zostanie podjęty. Po podjęciu uchwały budżetowej przez Radę Miejską, posiadając delegację do działań związanych z uzyskaniem obiektywnej wiedzy na temat możliwości tworzenia strefy aktywności gospodarczej, zaplanowałem kolejne spotkania w przedmiotowej sprawie. I tak, 5 stycznia z burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej, z panem Krzysztofem Kaczmarskim, 8 stycznia z panem dyrektorem Piotrem Szymańskim z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. W Krakowie dnia 30 stycznia z panem marszałkiem Stanisławem Sojewskim, 4 lutego z panem dyrektorem Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu. Proszę Państwa, to jest taka sprawa, że właściwie moglibyśmy poświęcić temu
na tą chwilę dłuższą dyskusję i myślę, że będzie taka okazja, ponieważ na tą chwilę czekamy na uszczegółowienie MLPO, bo właśnie z tegoż jakby kierunku spodziewamy się finansowania. Dlaczego to jest takie ważne? Proszę Państwa, to co dotychczas było możliwe, czyli sięganie po środki gminy na organizację strefy aktywności gospodarczej, nie było w zasadzie obostrzone w jakiś szczególny sposób. Na dzień dzisiejszy, bez oficjalnego dokumentu w tej sprawie, wiemy już, że nowe rozdanie środków unijnych, które właśnie jest doszczegółowiane w tym momencie, tego oficjalnego dokumentu jeszcze nie ma, będzie posiadało bardzo niekorzystny dla samorządów zapis, o czym wcześniej nie było w ogóle mowy. Będzie to polegało na tym, że jeżeli samorząd skorzysta ze środków unijnych na organizację strefy aktywności gospodarczej, będzie zobowiązany do tego, aby tą strefę, mówiąc krótko i zrozumiale, zorganizować, w sensie zapewnić przedsiębiorcami, czyli wykorzystać ją do tego celu, do jakiego została powołana. Jeżeli nie zrobimy tego w czasie odpowiednim, czyli 2023 roku, wówczas to samorząd będzie zobowiązany proporcjonalnie od obszaru niewykorzystanego zwrócić środki, z których korzystał. I tu jest pewien problem. Tu jest pewien problem, który, proszę Państwa, powoduje u mnie wiele rozterek. Ja chciałbym się tymi rozterkami podzielić z Państwem i przedyskutować ten ważny dla nas, szalenie ważny projekt, ale chciałbym poświęcić temu osobne spotkanie. Proszę Państwa, gdyby nam zeszło dzisiaj, zanim osiągnęlibyśmy jakikolwiek konsensus w tej sprawie, a wydaje mi się, że jest za wcześnie. Za wcześnie dlatego, że tak naprawdę mówimy o pewnych rozstrzygnięciach, które formalnie jeszcze nie zafunkcjonowały. Dlatego też poczekajmy na uszczegółowienie, jeżeli to się pojawi, ten zapis, tak jest planowany, myślę, że będzie czas wtedy, abyśmy ten temat dokładnie przedyskutowali. Dnia 6 stycznia brałem udział w spotkaniu upadkowym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczucinie. Dnia 8 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu z panią prezes Wielkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Tematem spotkania było omówienie możliwości finansowania i współfinansowania zadań przewidzianych w budżecie na rok 2015. Tego samego dnia odbyłem spotkanie w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego z panem Piotrem Szymańskim, gdzie przeprowadziliśmy analizę możliwości finansowania zadania termomodernizacja budynków szkół w Szczucinie oraz możliwości skorzystania ze środków na budowę stref aktywności gospodarczej. Kolejne spotkanie, które odbyłem tego samego dnia, to wizyta w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Opieki Społecznej z panią Sampolską w temacie tworzenia środowiskowego domu samopomocy w Dąbrowicy, gdzie omówiono wszystkie szczegóły i sposób postępowania przy tworzeniu takiej placówki. Efektem tego spotkania jest zlecenie przygotowania dokumentacji w celu skutecznego złożenia wniosku do pana wojewody o stworzenie tutaj Szczucin w miejscowości Dąbrowica Środowiskowego Domu Samopomocy. Proszę Państwa, taki wniosek właśnie dzisiaj podpisałem. Taki wniosek został skierowany w sposób elektroniczny do pana wojewody. Oczekujemy stanowiska w tej sprawie. To jest ten temat, który poruszaliśmy wcześniej sygnałowo. Na dzień dzisiejszy bez, bo nie było takiej konieczności, żeby dołączyć do tego dokumentację techniczną. W zasadzie oparliśmy to na opisie tegoż przedsięwzięcia, ale jest to wystarczające do popełnienia pierwszego kroku. Dokumenty, jak wspomniałem, wysłano do wojewody. Dnia 8 stycznia o godzinie 18 brałem udział w spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym w miejscowości Maniów, na którym wybrano nowego sołtysa. Przy tej okazji panu Pawłowi Łabezowi bardzo serdecznie gratuluję. Może pan się zaprezentuje, nowego sołtysa. Dnia 10 stycznia brałem udział w spotkaniu upadkowym organizowanym w Kanie przez Stowarzyszenie Otwarte Serce i miał okazję do przekazania informacji o postępach w tworzeniu środowiskowego domu samopomocy w Dąbrowicy. 11 stycznia, korzystając z zaproszenia koła wędkarskiego w Szczucinie, brałem udział wraz z sekretarzem gminy Szczucin w spotkaniu sprawozdawczym, na którym omówiono bieżącą sytuację koła oraz co dla nas jako organu gminy jest ważne, biorąc pod uwagę pewne epizody z przeszłości. Dokonałem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, co jak sądzę po atmosferze spotkania zostało przyjęte z zadowoleniem po obu stronach.
za co przedstawicielom Koła Wędkarskiego Szczecina bardzo serdecznie dziękuję. Tego samego dnia miałem przyjemność uczestniczyć w turnieju badmintona zorganizowanego przez panią Annę Dulak i pana radnego Kazimierza Żurka w hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za zaangażowanie i kontynuowanie wieloletniej tradycji. Wszystkim organizatorom bardzo serdecznie dziękuję. Dnia 13 stycznia o godzinie 10 uczestniczyłem w spotkaniu z panem wojewodą w Tarnowie, na którym omówiono bieżące sprawy, z których najistotniejsza to kwestia wdrożenia systemu źródło, który w całym kraju startuje od 1 marca, do czego bezwzględnie należy się przygotować. Jak wynika z mojego rozpoznania, które przeprowadziłem podczas spotkania z pracownikami odpowiedzialnymi za jego wdrożenie w tutejszym urzędzie gminy, dnia 2 lutego, gmina jest przygotowana w każdym względzie na wdrożenie systemu. Tego samego dnia gościliśmy wspólnie z państwem przewodniczącymi Rady i Komisji Rady Miejskiej w Szczecinie, prezydenta Tarnowa pana Romana Ciepiela. Na tym spotkaniu omówiliśmy temat koncepcji budowy ścieżek rowerowych, a właściwie ścieżki rowerowej tej istotnej w kontekście pytania, które padło na ostatniej sesji, a mianowicie łączącej Szczucin-Lubasz. To właśnie można byłoby w tym układzie uznać, że nie ma potrzeby, nie będzie potrzeby robienia innej, bo to jest to zadanie, o którym wspomniałem wcześniej. Będzie to realizowane po śladzie wcześniejszej Szczucinki. I tam właśnie w czasie tego spotkania zaplanowaliśmy spotkanie, które było 22 stycznia w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, które później odbyłem. Dnia 14 stycznia wraz z panem dyrektorem Januszem Wyś i panem Pawłem Podolskim odbyliśmy wyjazd służbowy do Kuratorium w Krakowie w celu zdobycia formalnego dostępu do systemu informacji oświatowej. Dnia 15 stycznia odbyłem spotkanie z panami dyrektorem Szpitala Dąbrowy Tarnowskiej, panem Łukaszem Grzynem i szefem pogotowia ratunkowego, panem Robertem Żurawskim. Tematem spotkania było zabezpieczenie warunków technicznych dla oddziału pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Dokładnie chodzi o zabezpieczenie możliwości wyjazdu. Tam były zmiany techniczne w instalacji, które zostały polecone do wykonania, które gwarantują skuteczne otwarcie bramy w garażu, w którym stacjonuje owa karetka. Ponadto omówiliśmy pewne zagadnienia, które w przyszłości zamierzamy realizować po to, aby to pogotowie ratunkowe zlokalizowane w Szczecinie, bo też popadło takie pytanie, jak najlepiej służyło nam jako mieszkańcom, a przede wszystkim odgrywało ważną rolę, między innymi szkoleniową, w temacie funkcjonowania służby ratowniczych na terenie naszej gminy. Myślę tutaj o tym tandemie, który zawsze jest wzorem w tym funkcjonowaniu, mianowicie udziałem również 15 miasta Szczucin w tym zagadnieniu. Dnia 20 stycznia uczestniczyłem w forum wójtów i burmistrzów w Krakowie, na którym zapoznałem się z bieżącym funkcjonowaniem forum Mistia na Szlaku. Dnia 21 stycznia uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Społecznej Sosn Dąbrowy Tarnowskiej. Najważniejsza kwestia poruszona na tym posiedzeniu to wyrażenie opinii w sprawie wydzierżawienia oddziału ginekologiczno-położniczego podmiotowi zewnętrznemu. Taką opinię Rada wyraziła, co umożliwiło dalsze procedowanie tej sprawy przez organy Rady Powiatu. Tego samego dnia odbyłem spotkanie z panią naczelnik Anną Szczęch w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Tematem spotkania było określenie możliwości i zakres prowadzonych działań przez RZGW i KZGW w zakresie bezpieczeństwa powodziowego. Efektem tego jest prośba o uczestnictwo w konsultacjach ogłoszonych na stronie internetowej przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie planu zarządzania ryzykiem powodziowym. I tutaj bardzo ważna sprawa. Chciałem podać taki adres do państwa. Korzystając z możliwości udziału w zebraniach miejskich, zebrania sprawozdawcze roboczej, przekazujemy taką informację, która jest w ściągu. Tutaj przede wszystkim jest adres tej strony, gdzie prowadzone są konsultacje. To, proszę państwa, właściwie jest ostatnia faza przy projektowaniu przez KZGW. Można powiedzieć, dla nas bardzo istotny, żeby nie być strategicznych rozwiązań o charakterze inwestycji na ciekach wodnych, to oczywiście ma wpływ na nasze bezpieczeństwo. My pamiętamy chyba najlepiej to, jako mieszkańcy gminy Szczucin, co się działo przez lata, począwszy od 1997, przez 2001, a skończywszy na 2010 roku.
i mamy pełną świadomość, że to ryzyko powodzi u nas jest bardzo duże, a nie tylko występuje od Wisły, tylko od wielu innych czynników, które na naszym terenie funkcjonują. Proszę Państwa, to właśnie firma HDI, która projektuje te zamierzenia, przedstawiła tam wszystkie, które zostały zgłoszone i są brane pod uwagę w tym planowaniu. Jest to dla nas bardzo ważna rzecz, abyśmy wspólnie wzięli udział w tych konsultacjach. Tam jest napis, znajdziemy takie miejsce, konsultacje społeczne w tej sprawie. One są ogłoszone 22 grudnia ubiegłego roku do czerwca bieżącego roku. I proszę Państwa, tam jest 9 pytań zadanych, które są otwarte i warto byłoby się rozpisać w tym temacie, ponieważ jak Państwo zobaczycie na 150 bodaj 4 stronie tego dokumentu, który stanowi w formie m.in. tabelarycznej wykaz wszystkich zadań, które będą przewidziane w ramach tego projektu do realizacji, to niestety można mieć wrażenie, że zostaliśmy pominięci. Szczególnie zaś biorąc pod uwagę proporcje zadań, które zostały jakby zaprojektowane po północnej stronie, czyli po stronie Miasta Świętokrzyskiego. Tam faktycznie całe mnóstwo zbiorników, suchy zbiorników retencyjnych i wiele innych inwestycji, które Państwo zobaczycie, są ujęte, czego niestety u nas brakuje. Bardzo mi zależy, szalenie mi zależy na tym, myślę, że wspólnie nam zależy i przy tej okazji chciałbym to któryś już raz zaakcentować, prosząc Państwa o to, żebyśmy jak najszerzej wzięli udział w tych konsultacjach. To, proszę Państwa, zdaniem Pani Naczelnik, jest jedyna szansa na to, abyśmy zaakcentowali te ważne dla nas sprawy, które dotyczą pewnego rodzaju rozwiązań na tych ciekach wodnych. Tam jest parę zadań, które są uwzględnione. Tam jest kwestia opustu, kwestia Dunajca, który właściwie nazwę gminy nie dotyczy, ale skutki jak najbardziej. Natomiast pozostałe rzeczy jakby zupełnie gdzieś przepadły. Warto zwrócić na to uwagę, będzie to dla nas szczególny oręż do tego, żeby jako gmina wystąpić w tej sprawie i myślę, że ten liczny udział w tych konsultacjach będzie dla nas tym mocnym wsparciem w staraniu się o to, aby na tym etapie doprojektowano ważne dla nas, myślę, tutaj narzędzia, które służą bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu. Pamiętamy o rozpoczętej budowie zbiornika retencyjnego Brzezówka, który został rozpoczęty, nie ma tego w planie. Po powodzi dużo mówiło się o temacie zbiornika retencyjnego w miejscu, gdzie Żabnica łączy się z gminem, nie ma tego zadania. Szalenie ważna inwestycja. Można byłoby tu mnożyć różnego rodzaju te przedsięwzięcia, o których kiedyś mówiono i one gdzieś po prostu zniknęły, tak jakby nie zostały wzięte pod uwagę. Niedawno Stowarzyszeniu Myśla Dąbrowskiego, pan starosta przedstawił również swoje starania i z pewnością takie były. Niemniej jednak podkreślam fakt, że na tą chwilę Państwo zobaczycie tam zbiór zadań bardzo, bardzo niestety ubogi dotyczący naszego powiatu. Powalczmy o to, myślę, że warto dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. 22 stycznia brałem udział w spotkaniu z dyrektorem zarządu dróg wojewódzkich z panią Martą Maj. Tematem spotkania ścieżki rowerowej plus plan ścieżek rowerowych po torowisku kolejowym, o czym wspomniałem, radny Szczucin. W spotkaniu wzięło się wójtowie, pan Krzysztof Korzec, pan Piotr Morawiec, burmistrz Krzysztof Kaczmarski, przedstawiciele prezydenta Tarnowa, pan radny wojewódzki, profesor Łączyński. Tego samego dnia brałem udział w opłatku samorządowym organizowanym przez pana starostę Korocza Krakowskiego miejscowości Brę. 25 stycznia brałem udział w spotkaniu sprawozdawczym wyborczym Sołectwa Radwan, na którym wybrano nowego sołtysa, panią Małgorzatę Kogut, której serdecznie gratuluję. Proszę się pokazać, pani Małgosia. I w tym samym dniu brałem udział w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Polskie Stronnictwo Ludowe w Szczucinie, w miejscowości Lubasz. 26 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu z dyrekcją Generalnej Instytucji Krajowej Autostrad, oddział w Tarnowie. Tematem spotkania było wezwanie gminy do naprawy kanalizacji deszczowej w pasie drogi prawie 73 w Szczucinie oraz dyskusja o możliwości zbudowania chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej ze Szczucina do Lubasza. Panie Sołtysie, to jest też część odpowiedzi na Pana pytanie. Tutaj rzecz jest taka, że
zacznę może od tyłu. Zapytaliśmy przy okazji zupełnie panią dyrektor, jak w ogóle sprawa się ma co do naszej drogi krajowej 73. Państwo pamiętacie, bo to pamiętają chyba nawet najstarsi obecni na tej sali, bo pani dyrektor podkreśla, że ona to pamięta od ponad 30 lat. Temat inwestycji, czyli zmiany jakościowej naszej drogi krajowej 73. No niestety jakoś nigdy nie doszło to do skutku. Ostatnie plany, które były ogłoszone, właściwie mieszkańcom naszej gminy, nie tylko dotyczące tego przebiegu, tego odcinka, który znajduje się w naszej gminie, to tyle, co pamiętamy w tej sprawie. Jeśli chodzi o perspektywę realizacji tego przebiegu, to pani dyrektor nie pozostawia najmniejszej wątpliwości, że tego nie widzi. To jest bardzo smutna dla nas informacja. I na kanwie tej informacji zadałem pytanie pani dyrektor, czy jest szansa w takim razie poprawić bardzo ciężki byt tych z Państwa, którzy korzystają jakby z środków lokomocji, takich jak rower, czy też pieszo poruszają się wzdłuż tej drogi. Pani dyrektor wspomniała, że jeżeli wystąpimy w tej sprawie i sfinansujemy dokumentację, to oni zrealizują tą ścieżkę pieszową. Takie wystąpienie w dniu wczorajszym zostało zredagowane i dzisiaj zostało wysłane do dyrekcji dróg krajowych autostrad do Krakowa w celu realizacji tegoż zadania. Jeśli chodzi o sprawę kanalizacji, tak się złożyło, że bardzo dawno temu w sposób nieświadomy, realizując inwestycję pod nazwą budowa kanalizacji w Rykanie w miejscowości Szczucin, dokonano bezwiednego przewiercenia centralnego kanalizacji deszczowej, która przebiega pod chodnikiem wzdłuż drogi krajowej 73. O tym dowiedzieliśmy się w tym roku zupełnie przypadkowo, ponieważ zdarzyło się Państwo ze Szczucina, może pamiętają, koło pana Wdowiaka nagle zapadł się chodnik na 2 metry. Powstała taka duża dziura. Okazało się, że to wskutek właśnie źle działającej instalacji burzowej, która w tym chodniku jest zainstalowana. Właściciele, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, oddział w Tarnowie, pewno był mieli wykonawcy, tenże wykonawca rozpoznał temat. Okazuje się, że po drodze instalacji znajduje się słup oświetleniowy, a troszkę dalej nasza kanalizacja centralnie przebiega przez ich kanalizację. Wezwali nas do naprawy tego w trybie pilnym, czyli do chyba 9 lutego mieliśmy to usunąć. Niestety uznaliśmy to za rzecz nierealną. Udaliśmy się właśnie w tym celu, aby ten temat dyskutować i promować wykonanie tego zadania. Wystąpiliśmy po tym uzgodnienia z formalną prośbą o przesunięcie terminu wykonania tego do końca bodaj sierpnia bieżącego roku. 27 stycznia brałem udział w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną Izbę Rolniczą w Krakowie, spotkaniu lokalnych grup działania Prowent w Mielcu. 29 stycznia brałem udział w sesji Rady Powiatu Dąbrowy Tarnowskiej, na której Rada Powiatu między innymi powzięła decyzję ważne dla gminy Szczucin, tu wcześniej wspomniana, o wyrażeniu zgody na dzierżawę oddziału ginekologiczno-położniczego ZOS powiatowi prywatnemu oraz decyzję o wyłączeniu zadania wykonania chodnika Szczucin-Dąbrowica wskutek problemów na etapie projektowania. To proszę Państwa, ja miałem dzisiaj okazję Państwu z Odysą to przekazywać tę informację. To nie jest jakaś niechęć w stosunku do naszej gminy. Po prostu duże problemy z firmą, która nierzetelnie wykonała zadanie. Oczywiście w związku z powyższym poniosła pewne koszty związane z karami, które wymyśliła. Natomiast pan starosta jest w takiej sytuacji, że musi od nowa rozpocząć temat projektowania, a dopiero kolejnym jest wykonanie. Czy też będziemy to realizować w tym roku, czy nie, okaże się, kiedy ta dokumentacja się pojawi. 31 stycznia brałem udział w festiwalu dziecięcym i młodzieżowym Kolęda Hej, organizowanym w obiekcie hali widowisko-sportowej w Szczucinie oraz spotkaniu upadkowym w domu rodzinnym w Delaskowicach. Organizatorom składam szczere podziękowania za zaangażowanie i organizację wspomnianych przedsięwzięć. 1 lutego brałem udział w zebraniu sprawozdawczym uboczym Sołeckiej w Dąbrowicach. Podczas tego spotkania dokonano wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtysem Sołecka Dąbrowica została dotychczasowa pani sołtys, pani Czesława Puszcz, której gratuluję bardzo serdecznie. Ponadto tego samego dnia uczestniczyłem w koncercie finałowym festiwalu Komentarzy w Szczucinie. 2 lutego brałem udział w spotkaniu przedstawicieli Biura Projektu Szczecińskiego
którego celem było przygotowanie się do wizyty roboczej w Warszawie, na której strona szwajcarska, zaprosiła nas na dzień 5. Tego celem spotkania było opracowanie sposobu umożliwiającego realizację jednego z celów projektu, jakim jest montaż blachy na dachach obiektu mieszkalnych na uboższych beneficjentów, którzy zostali zakwalifikowani do tej operacji na podstawie przyjętego kryterium dochodowości wynikającego z przepisów opieki społecznej. Proszę Państwa, bardzo serdecznie przepraszam za moją nieobecność na komisjach. Myślę, że tutaj był na tym spotkaniu Pan Sekretarz, który mnie reprezentował, to też dostałem pełną relację. Właściwie powinienem zacząć dzisiejsze sprawozdanie od pierwszej decyzji, którą podjąłem od 1 stycznia bieżącego roku poprzez postępowanie konkursowe na mocy mojej decyzji. Powierzyłem rolę sekretarza gminy panu Tęczarowi Kazimierzowi, którego bardzo serdecznie witamy w urzędzie. I myślę, że nasza współpraca będzie zdrowa, czego sobie panu sekretarzowi życzę. 3 lutego wraz z panem Czesławem Dorosz wykonaliśmy objazdy ucieków urządzeń wody na terenie gminy. Celem tego działania było zapoznanie się przeze mnie przede wszystkim, pan Czesław jest doskonale w tym zorientowany, z problemami i zamierzeniami w tym zakresie rzeczowym na najbliższą przyszłość. 4 lutego gościliśmy pana dyrektora Bogusława Wolskiego, szefa małopolskiego zarządu melioracji urządzeń wody w Krakowie. Wizyta pana dyrektora pozwoliła na podsumowanie ostatniej inwestycji, jaką była melioracja, a właściwie wykonanie kanału w miejscowości Radwa. I właśnie tam odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa. Ponadto przedyskutowano możliwość wykonania niezbędnych dla bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Szczecina urządzeń. Tutaj śluzy przeciwpowodziowe, maniusz, miejsca do uzyskiwania mobilnych pomp. Tego samego dnia brałem udział w spotkaniu z panem dyrektorem oddziału rozwoju przemysłu specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. Tematem spotkania było mówienie możliwości lokalizacji strefy ekonomicznej na terenie gminy Szczucin. Proszę Państwa, ten temat, tak jak wspomniałem wcześniej, pozwolę sobie szerzej omówić na specjalnym posiedzeniu, które z pewnością będzie zorganizowane w tym ważnym dla nas zakresie rzeczowym. 5 lutego, odbyłem wraz z przedstawicielem Biura Projektu Programu Szwajcarskiego spotkanie robocze w siedzibie Programu Szwajcarskiego w Warszawie. Efektem tego spotkania było ustalenie sposobu realizacji ważnego elementu, jakim jest osiągnięcie założonego wskaźnika dotyczącego montażu blach na dachach po demontażu azbestu dla najuboższych beneficjentów programu. Proszę Państwa, tak zostało to założone w założeniach programu, że oprócz demontażu płyt azbestowych z dachu, usuwania gruzu azbestowego, dla najuboższych jest przewidziana blacha. Proszę Państwa, było to wskaźnik, który pokazywał, że potrzeba jest wykonania 800 takich operacji. Tak się składa, że miałem wcześniej okazję rozmawiać z przedstawicielami samorządów, którzy są jakby w komitecie sterującym, czyli są działowcami tego programu. Oni wykazali wcześniej jakby bardzo poważne obawy, czy też zwyczajnie negatywny stosunek do tego wskaźnika, czyli krótko mówiąc, chodzi tutaj o finanse i nie bardzo poczuwali się do tego, aby nadal nie poczuwają się do tego, żeby pokrywać to z własnych środków. Ta wizyta o tyle była ważna, że dopiero w tym momencie tak naprawdę Szwajcarzy zrozumieli, na czym polega problem, bo to był problem, który został albo źle wytłumaczony, albo mało było okazji dyskutować. Nie zamierzam tego ani osądzam, ani nie przesądzam w tej sprawie. Natomiast sam pomyślałem, że strona szwajcarska nie znała tak naprawdę właściwego oblicza tego problemu. Otóż, proszę Państwa, wszystkie zagadnienia finansowane z tego projektu są w 85% kosztów po stronie szwajcarskiej, 15% po stronie gminy. To oczywiście odbywa się jak najbardziej prawidłowo w tych dwóch zasadniczych etapach funkcjonowania, czyli demontaż płyt azbestowych i usuwanie gruzu. Proszę Państwa, inaczej sprawa się ma w przypadku blachy dla najuboższych. Wcześniej
jest jakby nabór do tego. Państwo zgłaszają swoje swój akces jakby w tej części projektu. Oczywiście według wskaźnika dochodowości wynikającego z przepisów, które opieka społeczna, z których korzysta opieka społeczna, bo też takie założenie było pierwotne, zaakceptowane przez stronę szwajcarską. I proszę Państwa, tu zaczyna się problem. Otóż Szwajcarzy finansują 85%, jak wspomniałem, blachy. Ale jeżeli mowa jest o autentycznym beneficjentach programu, to proszę Państwa, ich często nie stać jest na dodatkowe prace. Chodzi tutaj o zamontowanie tej blachy, chodzi tutaj o obróbki, gąsiory, inne wiadomo, to co jest niezbędne, aby dach zafunkcjonował normalnie. Proszę Państwa, po podsumowaniu wychodzi na to, że te proporcje się zaczynają wracać, że Państwo, strona szwajcarska, odnieśliśmy takie wrażenie, co na końcu spotkania zostało jednoznacznie już wytłumaczone, że po prostu mieli inne wyobrażenie, że do końca każdy koszt jest w tych proporcjach. I proszę Państwa, to, że samorządy niechętnie do tego podchodzą, to wynika właśnie z tego, że w rezultacie, podsumowując konkretnie, właśnie ten montaż tej blachy, te koszty są zdecydowanie większe. Gdyby wielu beneficjentów do tego programu przystąpiło w przypadku jednej gminy, to ta gmina zwyczajnie nie znajdzie środków na to, żeby tą blachę zamontować. Także efektem tego spotkania, krótko mówiąc, jest to, że Państwo, strona szwajcarska, złagodziła te zasady i mamy autentyczny doczek do najuboższych. Nawet gdyby to był jeden dach, dwa, to mamy doczek do najuboższych, a nie mamy, że tak powiem, obowiązku dotrzymania tegoż wskaźnika, który został założony. Jeżeli to będzie w skali programu 100 dachów, to też będzie dobrze, ale warunek podstawowy to jest to, żebyśmy dotarli do najuboższych, a nie przypadkiem sfinansowali dachów tym, którzy formalnie brak dochodów, a tymczasem są nieźle sytuowanymi mieszkańcami. To musimy przeprowadzić coś rzetelnie. I dlatego też 5 lutego nie mogę uczestniczyć w komisjach, które były zorganizowane. 6 lutego uczestniczyłem w spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym Stowarzyszenia Gmin Powiatu Dąbrowskiego. Najważniejsze ustalenia to wybór władz, jeśli chodzi o gminę Szczucin. Burmistrz, członek zarządu, pani przewodnicząca rady, pani Agnieszka Becker, członkiem komisji rewizyjnej. Ponadto ustalono terminy targów Powiatu Dąbrowskiego, jednocześnie dożynek powiatowych na dzień 30 sierpnia, alternatywnie 23, gdyby weszły jakieś problemy. Na tą chwilę jeszcze nie otrzymałem takiego sygnału, zatem rozumiem, że 30 sierpnia jest tą datą. I proszę Państwa, to właśnie gmina Szczucin jest gospodarzem tychże dożyny. 8 lutego zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sylwestra Załóże, sołtysem ponownie został wybrany pan sołtysa Krzysztof Ławy, z którym bardzo serdecznie gratuluję. Gratuluję również, gratuluję również członków Rady Sołeckiej we wszystkich jednostkach pomocniczych, których wybory się odbyły. Ponadto ustalono termin odwodu gminy Szczucina na dzień 4 lipca 2015 roku. Podczas realizacji zadań bieżących, rozpoznając działalność poszczególnych referatów, wskutek wątpliwości co do prawidłowości działania referatu, podjąłem decyzję o rozpoczęciu audytu w referacie podatku, w referacie spraw organizacyjnych, obywatelskich oraz mienia komunalnego w celu pełnego rozpoznania sytuacji zastanów. Proszę Państwa, to mniej więcej wszystko, co w tym czasie się wydarzyło z istotnych spraw. W tym czasie, realizując swoje obowiązki, spotykałem się z mieszkańcami, przyjąłem w tym czasie, proszę Państwa, myślę, że kilkadziesiąt osób, a w terminie od 1 właściwie grudnia do dnia dzisiejszego ponad 220 osób bezpośredniego kontaktu ze mną. Proszę Państwa, praktycznie tematem przewijającym się w większości przypadków, żeby nie powiedzieć prawie wszystkich, temat braku pracy. Państwo przychodzą, proszą o zatrudnienie. Na tą chwilę z informacji nieoficjalnych, oficjalnie to za parę dni jest spotkanie u pana starosty, gdzie pan dyrektor,
Krajowego Urzędu Pracy. Na pewno informuje nas o tym, ile na poszczególne gminy będzie przypadało miejsc, czy też na straże, czy na pogody publiczne. Z nieoficjalnych informacji wiem, że to będzie 10 plus 10, czy 20 osób. Z tych 280, którzy złożyli wniosek o pracę, będzie brane pod uwagę. Chciałbym poinformować przy tej okazji również o tym, że no to pewne nowum, nie zamierzam decydować o tym osobiście. Poprosiłem zespół w kadrach o to, aby przygotować, przeanalizować wszystkie wnioski, które wpłynęły do urzędu. Wypowiedział się na temat tych wniosków, wypowiadali się również przedstawiciele opieki społecznej, ustalając priorytety w tym zakresie i w ten to sposób powstała lista, powiedzmy lista osób, które priorytetowo powinny skorzystać z tej pomocy. Uznałem, że ta pomoc powinna być skierowana do osób najbardziej potrzebujących, do osób, które, jak wynika z rozpoznania opieki społecznej i z tego, co napisały w swoich wystąpieniach, są w bardzo trudnej sytuacji bytowej i potrzebują, że tak powiem, zajęcia natychmiast jakiekolwiek środki do życia. Myślę, że oczywiście nie jest to rozwiązanie, patrząc na proporcje, nie jesteśmy w stanie zadowolić tej grupy, jest ona bardzo liczna. Zakładam, że i tak część jeszcze nie zwróciła się do nas z oficjalnym wnioskiem o podjęcie zatrudnienia. Niemniej jednak no myślę sobie, że w tej sytuacji to jest jedyny środek, który można wprowadzić, jest to najuczciwsze postawienie sprawy. Jeszcze oprócz tego podpisałem porozumienie z panem dyrektorem Krajowego Urzędu Pracy o to, aby aspirować o uruchomienie ekstra programu, który być może spowoduje to, że ta ilość miejsc pracy będzie odpowiednio większa. Ponadto spróbowaliśmy również wystąpieniem oficjalnym, na ile skutecznym czas pokaże, o to, abyśmy część osób, które pozostają bez pracy, chociaż w części byli w stanie zagospodarować w innym programie, ale myślę, że będzie okazja opowiedzieć o tym, jeżeli będzie mieć rozstrzygnięcie, czy w tym drugim, trzecim przypadku cokolwiek udało się ustalić. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, a przypuszczam, że Pani Przewodnicząca zaproponuje kolejny punkt. Bardzo proszę, przechodzimy do realizacji punktu 6. A ten 6 punkt to pewno brzmi... Odpowiedź na zapytania, wnioski radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości. Bardzo proszę. Proszę Państwa, pierwsze pytanie to była droga obok ośrodka zdrowia, pytanie Pana Radnego Jacka Szapka. To jest ta droga, która została kiedyś naznaczona i ma przebiegać, ma łączyć ulicę Piłsudskiego z drogą krajową 74 w środku. Dowiedziałem się o tym też zupełnie przypadkowo. Myślę, że mówimy o tym samym wystąpieniu zainteresowanego. Otóż przed laty zostało coś takiego zaznaczone i pokazane w planach. Niemniej jednak nie chciałbym dzisiaj do Państwa przedstawić fałszywej informacji. Nie pamiętam dokładnie z jakiego powodu to znowu było realizowane. Nie wiem, czy Pan kierownik, Pan Pachta jest w stanie się wypowiedzieć tej kwestii, lub Pan kierownik Wódz. Jeżeli Pan dysponuje taką wiedzą, to bardzo proszę. Pan Lech jako właściciel działki i swojej dużej podzielił to na mniejsze działki budowlane i wydzielił drogę z tego, ponieważ tam był problem z wydzieleniem jeszcze dodatkowego dojazdu do drogi krajowej. Ta sprawa się wstrzymywała dopóki nie została wydzielona również działka pozostałych właścicieli. W tej chwili jest to uregulowane i dopiero można rozpoczynać proces przygotowania do inwestycji. Tak nie można było wejść z tym zadaniem do realizacji. Dziękuję. Kolejny kanał, ta modernizacja. Czy Pan Burmistrz będzie w tym kierunku, w jakiej perspektywie? Ja w tym temacie myślę, że będziemy mieli okazję spotkać się dopiero z Panią Kierownikiem. Nie chciałbym dzisiaj nic wiążącego powiedzieć, z uwagi na to, że wiedza moja w tym zakresie i przede wszystkim zobowiązań, które padły przed laty, muszę to poznać dokładnie, żebym mógł zająć stanowisko. Kolejny punkt, zapytanie Pana Radnego dotyczyło termomodernizacji szkół.
to właśnie temu służyły te spotkania, które sprawozdanie przedstawiłem. Omówiliśmy możliwości, bo pojawiła się ścieżka skorzystania ze środków ze starego rozdania. Starego rozdania oczywiście MRPO. Niemniej jednak z uwagi tutaj na termin musieliśmy odstąpić od tego rozwiązania, by po prostu po wykonaniu dokumentacji zostałoby nam 2 miesiące na wykonanie na obowiązkowość bardzo dużego zakresu inwestycyjnego. Nie możemy sobie na to pozwolić, bo też nie, no jakby z pośpiechem to jest, proszę Państwa, tak, że może jest on dobry w innych czynnościach, na pewno nie budowlanych, a nie chcemy pozwolić sobie na to, aby tak ważna inwestycja, myślę, że każda inwestycja nie powinna być wykonywana pod presją czasu. Tu niestety zdarzają się pewne pomyłki, pewne sprawy, które potem po kilku latach, a czasami po kilku miesiącach niestety odzywają się i problem polega na rozpatrywaniu kwestii gwarancji i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że przykładu można byłoby tutaj mnożyć na poparcie tego, że nie jest to wskazane, wobec pierwszego prawdopodobnie z prawdopodobieństwem sięgającym 100% to zadanie będziemy realizować w roku następnym, ponieważ dokumentacja, tak jak wspomniałem, na to zadanie nie jest kompletna i ten rok musimy poświęcić na uzupełnienie tej dokumentacji i będziemy aplikować w ramach regionalnego programu operacyjnego o sfinansowanie. Wychodzi na to, że po uzupełnieniu dokumentacji, jeżeli finansowanie, bo też nie ma na dzień dzisiejszy oficjalnego dokumentu dotyczącego doszczegółowienia MRPO, zatem wychodzi na to, że jeżeli skorzystamy według proponowanego na tę chwilę dofinansowania, udałoby się oszczędzić na realizacji tego projektu około 1 000 000 zł. Myślę, że warto, to jest rzecz dla nas szalenie ważna. Kolejna sprawa, budynek obok, myślę, że to jest ten obok pana Leńskiego, na ten zawalający się. Nie znam własności tego, czy pan kierownik dysponuje tą informacją. Bardzo proszę. Tak, jest to własność pana Sokoła, który nie żyje, spadkobiercy nie chcą czynnie uczestniczyć w żadnym spotkaniu, jakiekolwiek było organizowane. Ani nie odbierają przesyłek listowych, ani nie chcą uczestniczyć bezpośrednio w kontakcie z nami. Natomiast jest konieczność wskazania właścicielowi tego, co jest do zrobienia. Sprawa jakby połączona, myślę, tego parkingu tam na tym placu tej uliczki, przy której ten budynek jest zlokalizowany. No cóż, tam jest taka rzecz, że jest to my tylko w części, taki mały skrawek, posiadamy swoje własności. Ale bardzo proszę, pan kierownik, reszta to jest własność prywatna z tego. Teren, który położony jest od budynku pana Dadojana do jako własność prywatna państwa Łabudy. I za bardzo nie możemy ingerować w to, do czego on dopuszcza. To jest może nie takie, że naruszenie jego własności, ale za jego zgodą. To, co jest w pozostałej części, czyli tam, gdzie są budynki garażowe takie, to już jest własność gminy. I ten teren, no musimy zadbać o to, żeby stanowił zupełnie inny wygląd, niż jest centrum i bezpośrednio wpływa na jakość samego rynku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejna sprawa to jest ulica Świętego Marka, a raczej zakończenie. Chodzi tutaj, rozumiem, o kiepsko działającą kanalizację. Bo... Ja nie wiem, czy to jest problem kanalizacji, ja nie wiem. Wiem, że stoi woda. Tak? No więc przypuszczam, że to pewnie jest z tym związane. Trzeba ten temat rozpoznać. Też nie jestem w stanie dzisiaj panu radnemu na to pytanie odpowiedzieć. Kolejna sprawa, znak obok szkoły, również do tego tematu się ustosunkujemy, odpowiadając na piśmie panu radnemu. Zapytanie pani Sochy, pani Kobut. Chodzi o gospodarstwo państwa Pietruszków, Borki. No cóż, pierwsze słyszymy, oczywiście przyjmiemy to do wiadomości. Jeżeli będzie taka możliwość kontaktu z właścicielami czy spadkobiercami. Z spadkobiercami, którzy mieszkają za Wisłą, dokładnie to pan Janek chyba będzie kierownik, pan wiedział. I żeby tam jakoś się skontaktować z nimi, żeby po prostu... Przyjmiemy to do wiadomości. Kolejna sprawa, zapytanie pani Sołki z Głódź, budynek szkoły dla stolicy. Na tą chwilę niestety nie mamy jakiejkolwiek informacji dotyczącej możliwości przeznaczenia tego obiektu. Ten obiekt jest pusty, jest na tą chwilę, no nie słyszałem
też nie się ani pomysłem w temacie ewentualnego potencjalnego wykorzystania tego obiektu no, w przeciwieństwie do szkoły w Dąbrowicy, która jest objęta tym programem, który wspomniałem. Cóż, myślę, że nie warto dzisiaj mówić o rzeczach, które nie funkcjonują w oficjalnych planach. Jeżeli cokolwiek się pojawi, a jest taka oczywiście możliwość, będziemy informować Panią Sobotę znajdujące. Pytanie Pana Sołtysa, myślę, że odpowiedziałem Pana Sołtysa z Lubasza, Pana Krzysztofa Bernata, chodnik do Lubasza Zalesia. To jest ten temat, który wystąpiliśmy oficjalnie. Droga Szczucin-Maniów, to już pytanie do Pana Starosty, nie chciałbym wchodzić w taką kompetencję. Bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Nie wiem, czy Pan Starosta chce odpowiedzieć, jeżeli tak, proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pierwsze pytanie dotyczące przystanku koło szpitala. 25 lutego jest zaplanowana narada z wszystkimi przewoźnikami z terenu powiatu, którzy realizują też przewozy szkolne. Także Pan Burmistrz jest zaproszony na to spotkanie. I wszystkie kwestie dotyczące przewozów mogą być na tym spotkaniu poruszane. Przyznam, że no, w czym jest problem? Przewoźnicy oczekują minimalnego ogłoszenia kursu. I w danym momencie, jak nie mają, to po prostu albo rezygnują, albo zwracają się z prośbą o dofinansowanie nierentownego kursu. Z tego, co mi wiadomo, no, żaden samorząd nie ingeruje finansowo, czyli nie dofinansowuje terminu przewozów. Niektóre trasy udaje się na drodze negocjacji, gdy przewoźnik na przykład ma część trasy rentownej, no to drobną korektę może wykonać, że też jakby poszerzyć o zakres, na który jest mniej obłożony, czyli mniej dochodowy. Myślę, że tutaj podobnie jak w Szczucinie, też w północnej części gminy Radziosz, gdzie samo centrum nie ma najniższych problemów, tak też centra wszystkich gmin, jeśli chodzi o połączenia z powiatem i z Tarnowem, to nie ma sygnałów. Tylko w najgorszej sytuacji są te boczne miejscowości, no, mniej zamieszkane. Tu na przykład, jeśli chodzi o dowóz młodzieży szkolnej, to jest taka sytuacja, że gdy u przewoźnika zostanie wykupione kilka czy kilkanaście biletów miesięcznie, to przewoźnicy podchodzą wtedy do tej sytuacji całkiem w inny sposób. Nawet są skłonni podwozić młodzież pod szkołę. No tylko musi być też pewna ilość tych biletów. No z tego, co mi wiadomo, wykup biletów miesięcznych jest no, mało popularny. No, większość, że jak ktoś po prostu nieraz ma inny sposób, mało osób się wiąże z biletami miesięcznymi, z tego co wynika ze statystyk. Ale myślę, że trzeba rozmawiać i tutaj ten temat będzie 25 lutego na spotkaniu szczegółowo omawiany. Droga Krajowa 73, Pan Burmistrz wyjaśnił sytuację. Ja myślę, że no, w tym momencie takim kluczowym przedsięwzięciem jest obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej, która też od ponad 30 lat jest budowana. W tym momencie jest pozwolenie na budowę, które niebawem no, też może stracić aktualność. W Krajowym Programie Odbudowy Dróg obwodnica Dąbrowy jest jako okres realizacji 2016 do 2018. Koszt tego zadania 220 milionów złotych. Jest to projekt programu, który wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Radę Ministrów, co ma się odbyć w najbliższych tygodniach czy miesiącach. Formalnie to zadanie na 27 priorytetowych jest na 16 miejscu. No i myślę, że jest szansa, że w końcu ten odcinek drogi
zostanie w ten sposób rozwiązany. Natomiast Państwo wnoszą problem ścieżek pieszo-rowerowych przy drodze krajowej. Ja myślę, że jak Państwo widzą przed Tarnowem, warto się zastanowić, czy nie pójść w rozwiązania, żeby ta ścieżka pieszo-rowerowa była poza rowem odwadniającym. Dlatego, że przy samej krawędzi jezdni jeszcze przy takim ruchu, jak jest obecnie na tej drodze 73, no to nieraz sam ten chodnik no nie gwarantuje do końca bezpieczeństwa. Także tutaj jakby Pan Burmistrz rozeznawał te możliwości projektowania, to by właśnie proponował, żeby się zastanowić w ten sposób. No, też ważne, jakie są tam możliwości własnościowe. Następne pytanie dotyczące drogi Maniów - Łęka Szczucińska. Żabiecka, przepraszam. W tym momencie powiat będzie realizował dwa zadania mostowe z usuwania skutków powodzi. Dzisiaj pan starosta odbiera promesy na te zadania. I są to zadania z roku 2013, ze szkód powodziowych. Dlatego, że w pierwszym rozdaniu promes biorą udział tylko szkody od roku 2012 wzwyż, czyli 2012, 2013, 2014. Także te zadania wcześniejsze, czyli z tych szkód powodziowych z lat poprzednich, mają być realizowane w terminach późniejszych, czy w kraszach późniejszych. Jest ta droga pewnych tam rozważania. Pan radny Andrzej Urbanik, czy pan radny Krzysztof wnosili tą sprawę i myślę, że będziemy w tej sprawie procedować. Natomiast padła sprawa budowy chodnika od szkoły w Szczucinie. To ja myślę, że jeśli chodzi o sprawy projektowe, to gdyby była tutaj zgoda samorządu gminnego, to można by zacząć procedować. Chodnik jest inwestycją, która wymaga pozwolenia na budowę, a w trakcie projektowania no nieraz wychodzą jeszcze różne dodatkowe trudności. Przykładem tego jest chodnik Szczucin-Dąbrowica, gdzie po wygraniu przetargu firma na etapie projektowania zorientowała się, że chodnik znajduje się w strefie ochronnej studni. Przyznam, że dokładnie nie wiem, gdzie te studnie się znajdują, ale są tam odwiercone, nieczynne, ale są studnie i do nich obowiązują szczególne operaty wodnoprawne. Także firma zapłaciła kary umowne i zrezygnowała z projektowania. Został ponownie rozpisany przetarg. W tej chwili jesteśmy na etapie zbierania umowy. Także to zadanie zostało z powrotem cofnięte do etapu projektowania, dlatego że z takich względów, że firma odstąpiła od umowy. Panie starosto, mogę sobie powiedzieć, że jest chodnika. To prawdopodobnie z poprzedniej inwestycji projekt tego chodnika jest urzędny z aktualnym pozwoleniem na budowę. Dlatego z urzędu na budowę nie od zaprojektowania. Ale chodnika przy ulicy Witosa. Przy ulicy Witosa. Tak? Ale to jest projektowane przez gminę, tak? Droga powiatowa. Proszę Państwa, może ja uzupełnię do Pana starostę, bo Pan starosta jest dobrego starostą, może nie zna się problemu. Proszę Państwa, w poprzedniej kadencji było takie wstępne uzgodnienie, żeby przygotować tę inwestycję wspólnie z powiat z gminą i była przygotowana dokumentacja na ulicy Witosa i na ulicy Zajezierza. I proszę Państwa, Topolowa, przepraszam. I proszę Państwa, to miała być tam z rondem, przy tam koło tego, na tym skrzyżowaniu miał być z rondem i tak dalej. Ale jak zmieniła się władza w starostwie, pan starosta wykreślił to ze swoich zadań i tylko ograniczył się do położenia tej nawierzchni na ulicy do szkoły i na położeniu jednostronnego. To miało być na etapie
do szkoły dwustronny chodnik, a od szkoły do tego topolowej tam miał być jednostronny chodnik. Także to zezwolenie, ten projekt istnieje, to zezwolenie chyba jeszcze jest aktualne, natomiast nie zostało zrealizowane, bo ta wspólna inwestycja nie została zrealizowana. Nie wiem, co tak to wygląda. Natomiast padły demagracje, że przypominam o tym, że to dobrze by było, żeby to zrealizować. No ja przyznam, że zapoznam się do tutaj akurat szczegółowo w tym temacie, że to jest zaprojektowane. No sprawdzimy, czy jest ważność tego projektu i jakie tam będą możliwości. No i ewentualnie liczymy na współpracę tutaj też gminy i burmistrza, podobnie jak inne gminy. Także jak będzie tutaj wola i wniosek Państwa, to myślę, że wrócimy do tematu. Jak jest taka sytuacja, będzie ważność tego projektu, to myślę, że może być sprawa i odległa. Jeszcze na koniec chciałem Państwa poinformować, że realizujemy duże zadanie w Zespole Szkół Zawodowych w Szczucinie, w obecnym Powiatowym Centrum Kompetencji Zawodowych. Jest to zadanie polegające głównie na doposażeniu tej placówki w najnowsze obrabiarki, czyli mamy zamiar zakupić, jest przetarg w trakcie rozpisania, dwie najnowszej generacji obrabiarki numeryczne, tak żeby faktycznie ta młodzież, która się kształci w szkole, nie odstawała na rynku pracy. Od najnowocześniejszych rozwiązań. I planujemy wyposażyć pracownię komputerową, która by spełniała wymagania najnowszych też technologii, jakie są wymagane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do egzaminów z zakresu informatyki. Jak się nam powiedzie, to zadanie planujemy zakończyć na najbliższy nowy rok szkolny, czyli do września tego roku. W tym momencie na zakres budowlanych prac został przetarg rozstrzygnięty. Wykonawca prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu będzie miał przekazany teren na budowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałam wrócić do pytania pana radnego Jacka Szarka dotyczącego lokalnego funduszu pożyczkowego. Ponieważ na sali jest obecna pani prezes, pani Alina Hrabąż, także bardzo panią proszę o odpowiedź i złożenie wyjaśnień. Zapraszam panią Alinę do mikrofonu, żeby wszyscy panią słyszeli. Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Chciałabym w kilku słowach może przybliżyć tym Państwu, którzy nie mieli styczności i nie słyszeli jeszcze, o naszym lokalnym funduszu pożyczkowym. W dniu bodajże 11 września 2014 roku poprzednia Rada wyraziła chęć przystąpienia do Krajowego Funduszu Poręczeniowego Samorządowa Polska. W skład tego funduszu wchodzi 25 gmin, gmin powiatów z terenu całej Polski. Na naszym terenie, czyli w gminie Szczucin, został utworzony lokalny fundusz pożyczkowy Samorządowa Polska Gminy Szczucin, spółka z o.o. Udziały w tej spółce z o.o. posiada Krajowy Fundusz Pożyczkowy 60% i 40% gmina Szczucin. W chwili obecnej realizowane są takie zadania jak rejestracja i przygotowanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania tego lokalnego funduszu pożyczkowego, aby Krajowy Fundusz Poręczeniowy Samorządowa Polska mógł wystąpić i zacząć aplikować środki finansowe poprzez właśnie te lokalne fundusze pożyczkowe. Musi być dokonana rejestracja, pełna rejestracja wszystkich 25 lokalnych funduszy pożyczkowych. Jak wiecie Państwo, ten okres, kiedy myśmy przystąpili, a przystąpiliśmy w końcówce już
Później po nas przystąpiła tylko gmina Nowa Wieś. Jak gdyby złożyło się na okres wyborczy. W chwili obecnej w wielu gminach, które przystąpiły do tego Krajowego Funduszu Pożyczkowego, nastąpiła zmiana władz. W wielu przypadkach wiąże się to również ze zmianami dokumentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W naszej, tutaj w naszym lokalnym funduszu pożyczkowym w dniu 15 listopada odbyło się walne spotkanie udziałowców, czyli byli Państwo z Krajowego Funduszu Pożyczkowego, była Pani Monika Piątkowska i Pani Monika Barela, byli to prokurenci Krajowego Funduszu Pożyczkowego. Na tym posiedzeniu zostały wyłonione władze naszego lokalnego funduszu pożyczkowego. Został wyłoniony prezes, czyli jednoosobowy zarząd w mojej osobie oraz została powołana rada nadzorcza w liczbie 3 osób. 2 osoby reprezentujące gminę Szczucin, jest to pan Tomasz Początek, jest to pan Wojciech Łuszcz, który jest przewodniczącym, i 1 osoba wskazana przez Krajowy Fundusz Pożyczkowy. Jest to pan Władysław Tyrka, prezes Związku Rzemiosła Polskiego z Tarnowa. W tym momencie dokonywane są cały proces rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na dzień dzisiejszy mamy złożone dokumenty do Banku PKO SA w Szczucinie, oddział w Szczucinie, o założenie konta. Na to konto będą Państwa decyzją, będą przelane udziały w wysokości 1000 zł za jeden udział, czyli 4000 gmina Szczucin i 6000 Krajowy Fundusz Poręczeniowy. Jeśli te pieniążki znajdą się na koncie, będziemy mogli przystąpić do opłacenia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i do rozpoczęcia takiej faktycznej działalności. Krajowy Fundusz Poręczeniowy może rozpocząć swą działalność pod warunkiem, że 25 lokalnych funduszy będzie posiadało pełną dokumentację. Z moich ostatnich informacji takich gmin, które jeszcze nie mają pełnej dokumentacji, nie mają pełnej rejestracji, jest 3. Między innymi my, gmina Nowa Wieś, jeszcze 3. gmina, ale dokładnie nie wiem, która. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, o sprawy rejestracyjne i tak dalej, wszystkim zajmuje się Centrum Operacyjne w Warszawie. Nie wiem, czy Państwo znają, wiedzą, na czym polega idea tego funduszu. Jeżeli Państwo wiecie, to tak jak mówię, w tym momencie myślę, że do końca lutego zostaną już zakończone wszystkie prace związane z rejestracją Lokalnego Funduszu Pożyczkowego i przy następnym spotkaniu, a myślę, że będzie niedługo takie zorganizowane, będę mogła Państwu przekazać więcej informacji co do środków, które będzie dysponowała nasza gmina oraz formy, w jakiej będą one rozdysponowane na chętne osoby, czyli mikro i małe przedsiębiorstwa gminy Szczucin. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania, może ktoś z Państwa, dotyczące działalności tego lokalnego funduszu. Gdy będą pieniądze, będą pytania. Mam nadzieję, że będą niedługo. Wszyscy na to czekamy. W takim razie dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pan radny Szarek. Wolno, bo to już trwa faktycznie długo, ale jedno pytanie, przyznaję się do pewnej niewiedzy. Myślę, że ja bym sobie jakoś znalazł tę informację, a wiem, że są osoby, które oglądają relacje z sesji, może nie będzie im się chciało szukać. A ja nie wiem, panie burmistrzu, co to jest, jeżeli dobrze pamiętam, ten system źródło, czego to dotyczy, jakby pan po paru zdaniach powiedział, bo pan mówił o jakiejś ważności tego systemu. Chcę
całym kraju 1 marca wchodzi system źródło. Jest to system, który łączy póki co działanie paru baz. Myślę tu o bazie z PESEL-a, z bazą TERYT i generalnie rzecz biorąc chodzi o obsługę klienta, która jest, będzie realizowana i jest w tym momencie, a będzie jakby połączona jakby z stanu cywilnego z ewidencją ludności. I od 1 marca w całym kraju musi zafunkcjonować elektronicznie to w taki sposób, że oto każdy mieszkaniec naszej gminy, który tymczasowo, załóżmy, przebywa w innym mieście i powiedzmy będzie chciał załatwić swoją sprawę osobistą w urzędzie zakładowym w Warszawie czy w mieście Krakowie, to będzie poprzez ten system mógł się połączyć z Urzędem Stanu Cywilnego w Szczucinie. I my tutaj musimy już dysponować odpowiednim sprzętem, który został już zgromadzony i zabezpieczony przez ministerstwo i odpowiednio wcześniej działań, odpowiednio wcześniej podjęte działania wojewody małopolskiego w tym zakresie poprzez wyszkolenie bazy, przydzielenie ról poszczególnym osobom. To wszystko zostało już wykonane po to, aby ta weryfikacja dokumentów występowała w sposób natychmiastowy, żeby ten nasz mieszkaniec gdzieś na zewnątrz ewentualnie nie musiał czekać na to. Taki warunek też między innymi, że właściwie osoba musi być tutaj cały czas. Nie może sobie pozwolić na przerwę, bo może to być zasygnalizowane poprzez sieć i błyskawicznie należy podjąć tego typu działania. Podkreślam to, co w sprawozdaniu mówiłem. Na tą chwilę w wyniku rozpoznania, które przeprowadziliśmy na spotkaniu z pracownikami, jest ze strony technicznej, ze strony organizacyjnej przygotowane wszystko poza jednym malutkim szczegółem, który dzisiaj dyskutowaliśmy z panem, który ma przydzieloną rolę, jest tutaj LASem, czyli lokalnym administratorem systemu. Chodzi o zabezpieczenie działania urządzeń. Mianowicie, jak Państwo wiecie, w tym obiekcie nie ma urządzenia automatycznego, które zabezpiecza napięcie. Nie mamy agregatu, który działa w układzie automatycznego włączenia poza niego napięcia. Te urządzenia, które są, jak wynika z mojego rozpoznania, wystarczy, że zabezpieczymy dobre klasy UPS-em po to, żeby co najmniej 8-godzinne działanie w razie awarii, zaniku napięcia można było zabezpieczyć. Czyli na dobrą sprawę, trzy jednostki komputerowe plus urządzenie, które jest transmitterem sygnału wydzielonego, wysublimowanego z sygnału internetowego do przesyłu tych informacji na terenie całego kraju. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. Przed przystąpieniem do realizacji punktu 7 zarządzam 5 minut przerwy. Skalę z tego tytułu koszty będą przeznaczone w całości, powtarzam, na modernizację i inwestycje prowadzone w zakładzie. I jest, są tu wyliczenia, a więc koszt inwestycji to jest 484 159 zł. Uzyskane z środki dofinansowania to jest 75% i tak 162 700, które uzyskamy z podwyżek taryf w całości zostaną przeznaczone, jeszcze raz mówię, na inwestycje prowadzone przez zakład szybkowodarowy. Czyli będzie to modernizacja stacji wytapiania wody oraz wodociąg Zadnie Dąbrowica, jak również szereg bieżących robót, które nas czekają, mianowicie estakady, awarie, remonty, jeszcze będą środki przeznaczone na nadzór inwestycji, na ewentualne zmiany projektu, opracowań, pozwoleń. Ile jeszcze to nie kosztuje? Jeszcze pytania? Proszę. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania do pana pracownika Zakładu Usług Komunalnych? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały?
Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta. Pan Krzysztof Łatów wyszedł. Druga uchwała dotyczy zmian w budżecie gminy na rok 2015. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o zabranie głosu. Dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie? Nie, bo przedtem nie było w opinii komisji, ale nie ma. Do uchwały o stanie. Dziękuję. Pani skarbnik na komisjach była omówiona ta zmiana w budżecie, także przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta. Trzecia uchwała dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025. Z uwagi na to, że projekt nie był omawiany na komisjach, został wykreślony z porządku obrad, bardzo proszę panią skarbnik o szczegółowe omówienie projektu tej uchwały. Projekt, który leży przed Państwem, jest właściwie projektem wynikowym podjęty wcześniej uchwał. Ma on na celu dostosować zmiany, które były wprowadzone w uchwałę budżetową dla wieloletniej prognozy finansowej, jak również częściowo można było pozwolić sobie na naniesienie wykonania budżetu 2014 roku, co zbawiennie wpłynęło na wskaźniki. Pamiętacie Państwo, projekt na 2015 rok przewidywał ujemny wskaźnik w 2016 roku. Po naniesieniu i dokonaniu korekt mniejszymi zmianami wskaźnik jest dodatni i pozwala na realizację budżetu proponowanej postaci. Cóż tu wiele omawiać. Budżet po stronie dochodów kwota 49 664 842, po stronie wydatków 52 432 239 32 grosze, deficyt na wysokości 2 767 389 tysięcy. Przychody budżetu to kwota 6 175 396 zł. Z czego na pokrycie deficytu przeznaczona kwota jest 2 767 389 tysięcy. Rozchody budżetu to kwota 3 408 007 zł, z czego 2 220 850 zł. Jest to kwota wyłączeń związana z pozyskaniem, z rozliczeniem zadań finansowanych z budżetu roku 2014. Łączna kwota długu to kwota 10 369 986 88 groszy. Łączna z planowanym do zaciągnięcia w roku 2015. Umorzenie przypadające w tym roku to kwota 1 347 414 zł. Jeżeli są jakieś pytania. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.
Czwarta uchwała dotyczy udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie na prowadzenie działalności kulturalnej w domach ludowych w gminie Szczucin. W ramach udzielonej dotacji będzie realizowany program kulturalny, integracyjny w wiejskich domach ludowych w poszczególnych miejscowościach na terenie naszej gminy. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych o wyrażenie opinii. Komisja pozytywnie zaopiniowała, tylko tam miałem wniosek, prawda? Tak, autopoprawka jest naniesiona, Borki znalazły się na liście. I pana przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o wyrażenie opinii. Tak, autopoprawka jest załatwiona. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Uchwała piąta dotyczy przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. I tu chciałabym zaznaczyć, że samochód, który zostanie zakupiony, zostaje u nas w komisariacie w Szczucinie w celu zabezpieczenia i bezpieczeństwa naszych mieszkańców, naszej gminy. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego o opinię. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wyraziła opinię pozytywną do projektu uchwały. I pana przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Oświaty i Kultury i Spraw Socjalnych. Proszę o opinię. Komisja pozytywną wyraziła. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Uchwała szósta dotyczy wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce numer 623/10 położonej w obrębie Szczucin, która znajduje się we współużytkowaniu wieczystym gminy Szczucin na rzecz współużytkownika wieczystego TANK pod Roman Mosioł i wspólnicy spółka Jawna z siedzibą w Szczucinie przy ulicy Piłsudskiego. Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Szczucinie. Jest to obciążenie służebnością przesyłu polegającą na umieszczeniu w nieruchomości kabla energetycznego niskiego napięcia, a następnie korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do eksploatacji, naprawy i konserwacji urządzenia. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o wyrażenie opinii. Opinia pozytywna. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Uchwała siódma dotyczy wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy Szczucin. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone zostaną we wniosku do pana burmistrza przez poszczególne sołectwa i służą do realizacji zadań poprawiających warunki życia mieszkańców poszczególnych sołectw. Bardzo proszę Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o wyrażenie opinii. Pana przewodniczącego. Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jest pozytywna. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.
Uchwała ósma dotyczy powołania składu osobowego Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie. Rada Społeczna Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest organem inicjującym i opiniodawczym miasta i gminy Szczucin oraz organem doradczym dyrektora GZOZ-u w Szczucinie. Rada Społeczna składa się z 9 członków. Przewodniczącym z mocy ustawy jest burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona. Do składu Rady także swojego przedstawiciela wyznacza wojewoda. W tym wypadku jest delegowany pan Andrzej Urbanik. Pozostałych członków wybiera Rada Miejska. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych o przedstawienie kandydatur, które zostały przedstawione na komisjach. Komisja zaproponowała, by skład Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej weszły następujące osoby. Radny pan Franciszek Czugał, radny pan Roman Korczak, pan Kazimierz Pęczar, sekretarz gminy, radny pan Henryk Sendor, radny pan Waldemar Boszkowicz i radny Kazimierz Urek. Osoby, które wymienimy, wyraziły chęć uczestniczenia w pracach komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie członków propozycji do rady. Komisja rewizyjna proponuje takich samych członków jak Komisja Oświaty. Zgłasza jeszcze jednego członka, panią przewodniczącą Agnieszkę Becker. Ja też wyraziła zgodę na uczestniczenie w pracy Rady Społecznej. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Tam jest w projekcie uchwały jest do uzupełnienia zwołanie posiedzenia, wyznaczenie dnia. Nie mamy tego ustalonego. Propozycja, panie burmistrzu. Prośba o propozycję. Ja zapytam państwa, jakieś preferowane terminy dla państwa członków? Jeśli można, to po 1 marca. Po 1 marca? A kiedy się kończy kadencja tej poprzedniej? Czy ktoś z państwa ma... 2 marca, 2 marca poniedziałek dla państwa jest odpowiednim terminem? Zależy jaka godzina. Godziny popołudniowe? Godzina 15? Godzina 16. Czy pozostali członkowie zgadzają się? Godzina 16, 2 marca. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania w związku z wprowadzeniem tutaj daty pierwszego posiedzenia Rady Społecznej GZOS. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta. Uchwała 9 dotyczy przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Szczucinie na rok 2015. Komisje Rady Miejskiej podejmują i realizują zadania objęte planami pracy. Plany te uchwalane są przez Radę Miejską. Przewodniczący komisji przedkładali roczne plany na posiedzeniach komisji. W związku z tym bardzo proszę, każdy radny ma oczywiście załącznik z tym planem rocznym pracy. Bardzo proszę o poszczególnych przewodniczących o wyrażenie opinii do uchwały. Bardzo proszę.
Proszę, przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych. Komisja przedłożyła plan pracy, przedstawiła plan pracy dla wszystkich radnych. Myślę, że nie ma jakichś problemów, żadnej zmiany nie ma od tego czasu. W związku z tym proponuję, by ten plan przyjąć. Dziękuję. Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Szczecinie. Bardzo proszę, zajęcie stanowiska. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu również przedstawiła swój plan. Został pozytywnie zaakceptowany przez wszystkich członków komisji. Został wszystkim Państwu przekazany dzisiaj do zapoznania się. Jeżeli uznacie Państwo za stosowne, to proszę o poparcie tego planu pracy komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I proszę Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Plan pracy Komisji Rewizyjnej został przedłożony Państwu Radnym. Został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną. Też również proszę o przyjęcie tego planu pracy. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta. Przechodzimy do realizacji 8 punktu porządku obrad. Zapytania i wolne wnioski. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Komendant Komisariatu Policji w Szczecinie. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Chciałbym, korzystając z okazji, przekazać podziękowania Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Inspektora Andrzeja Kupca, jak i wyrazić swoje własne podziękowanie za zrozumienie potrzeb w zakresie działalności Komisariatu Policji w Szczucinie i przeznaczenie przez Pana Burmistrza, przez Samorząd Szczuciński środków finansowych na dofinansowanie kupna radiowozu dla Komisariatu Policji w Szczucinie. Jak część z Państwa wie, jest to dofinansowanie 50-50, czyli po połowie środków przekazuje samorząd lokalny, połowę środków przekazuje, pochodzi ze strony policji. Myślę, że korzyść z tego doposażenia komisariatu i zakupu radiowozów będzie obopólna, bo z jednej strony sądzę, że wpłynie bezsprzecznie na poprawę warunków, w jakich policjanci z komisariatu pełnić będą służbę, a z drugiej strony skutkować będzie niewątpliwie większą skutecznością policji na rzecz utrzymania na odpowiednim poziomie stanu bezpieczeństwa. Po prostu będziemy mogli skuteczniej i szybciej działać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Bardzo proszę, Pan Sołtys. Tak, i kończymy. Panie Przewodniczący. Jeszcze ja. Tak, a to nie przepraszam. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni zabrani goście. Ja mam taką prośbę do Pana Burmistrza, bo Pan mówił wspomniał, że będzie marszałek Marek Sowa i chciałbym tak, żeby nie zapomniał o tym naszym chodniku w Słupcu, w Szczucińcu, wiedziałby tego, to by to. Wiem, że teraz są duże finansowe sprawy, że elektryka i to w gminie także, ale to na przyszłość, żeby Pan Burmistrz dał to na uwagę. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pana Burmistrza o zajęcie stanowiska od razu. Ja może od razu odpowiem. Proszę Państwa, nie zapomnieliśmy, a przynajmniej na pewno nie ja, ale jestem przekonany, że Rada Miejska dokładnie pamięta te nasze starania wspólne, poprzednie Rada Miejska, a przecież przedstawiciele tejże Rady są w obecnym składzie. Tak się składa, że w dalszym ciągu Samorząd Województwa Małopolskiego partycypuje w kosztach wykonania tego typu inwestycji. I tak naprawdę w rozmowie z Panią Dyrektor Maj dyskutowaliśmy o różnych przedsięwzięciach i właściwie nie mamy wątpliwości, że jest taka możliwość. Wszakże pierwszy krok należy do nas, bo my musimy uregulować kwestię gruntu. Ja ten temat przygotowałem sobie na zebranie miejskie w Słupcu, ale jak Pan sobie zaczął dzisiaj? No nie, bo żeby mi się wcześniej będziemy o tym dyskutować, ale to, proszę Państwa, będzie zależało od właściwie pierwszego kroku, który jest po stronie Rady Miejskiej. Bo proszę Państwa, o to wiemy, znając konstrukcję naszego budżetu w roku bieżącym, że takiego zadania na wprost zwyczajnie w tym budżecie nie ma.
Natomiast w związku z tymi zmianami, które zapowiedziałem, będzie potrzeba jakby rekonstrukcji tego budżetu i już dziś chciałbym to zapowiedzieć, nie podając daty, ale myślę sobie, że będzie to mniej więcej po oficjalnym ogłoszeniu tej szczegółowości, o której wspomniałem, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wówczas będziemy mieć dokument w ręce i myślę, że będziemy odnosić się do sprawy w sposób oficjalny, bo te zagadnienia, które mamy zapisane w budżecie, przynajmniej dwa, tak jak powiedziałem, są pod bardzo dużym znakiem zapytania. W związku z tym podejmiemy kolejne kroki, co właściwie zastępcze jesteśmy w stanie zrealizować, bo pojawi nam się prawdopodobnie pewna zdolność inwestycyjna w tym zakresie. Tutaj, panie sołtysie, to zadanie jest jedno z tych możliwych do wykonania. Mamy to na uwadze, nie zapominamy o tym, o ile oczywiście tutaj Szanowna Rada wyrazi zgodę na taki czy inny ewentualnie kształt budżetu, ale to, proszę Państwa, będziemy dyskutować, stąd nie chciałem dzisiaj rozwijać się, bo temat jest bardzo szeroki, ja bym chciał go bardzo konkretnie omówić, ale w odpowiednim czasie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Jacek Szarek. Jeśli można to jeszcze. Ja się bardzo cieszę, że ten pomysł budowy tej ścieżki rowerowej po trasie dawnych torów kolejowych Szczecinki zyskała akceptację tych samorządów, bo obstawanie dla mnie nierealnym pomyśle przywrócenia linii kolejowej no chyba już nie ma sensu, ale w związku z tym, że też słyszymy o możliwości budowy ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż wałów wiślanych, bo takie pomysły też się pojawiają, trzeba by po pierwsze zwrócić uwagę i jakby przypilnować, żeby ta trasa rowerowa biegła po naszej stronie Wisły, bo to jest dla nas istotne. A jeżeli tak się już stanie, no to Szczucin stanie się takim miejscem, gdzie będą się łączyć te ścieżki rowerowe Tarnów Szczucin i ta ścieżka planowana, na co była specjalna ustawa, ścieżka planowana wzdłuż wałów. I pasowałoby podejść do tego w ten sposób, żeby spróbować tych ludzi, którzy będą ewentualnie tymi szlakami podróżować, zatrzymać w Szczucinie. My mamy tam właśnie w tym miejscu pewne gminne tereny. Mamy budynek stacji kolejowej, mamy budynek po tytoniach i te place. I pasowałoby może podjąć jakieś takie działania przygotowujące stworzenie tam jakiejś bazy, która by pozwoliła zatrzymać tych ludzi i być może my skorzystalibyśmy na tym jako mieszkańcy nie tylko poprzez obserwowanie jadących rowerzystów, ale może jakieś punkty usługowe, może punkt noclegowy, jakieś bazy tworzy namiotowy czy coś takiego. Myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść. I jeszcze jedna sprawa, ja chyba na poprzedniej sesji mówiłem o tym, że tam na Placu Targowym jest problem strasznego błocka na tych miejscach parkingowych, szczególnie tym takim wysuniętym w stronę starego cmentarza. Ostatnio był mróz, ja tam byłem, no to dało się przyjechać, ale w najbliższą sobotę to ja nie wiem, wstyd pobierać te 2,5 zł od ludzi, którzy tam w błocie toną. Jakby się dało to jakąś tam interwencyjną kamień czy cokolwiek by pasowało. Dziękuję. Proszę pana ministra. Dziękuję za to pytanie. Właściwie nie uzgodniłem tego w swoim sprawozdaniu, bo zwyczajnie nie jest to moje osiągnięcie, a nie lubię się chwalić czyimiś pomysłami. Tak się składa, że ta trasa, o której pan wspomniał, rowerowa, do której aspirujemy w zasadzie do władz wojewódzkich, co do której jakby jest przychylność tychże władz, w dużym stopniu prawdopodobieństwa będzie realizowana. Natomiast faktem już jest, że tak zwana Wiślana Trasa Rowerowa została zlokalizowana, biegnie ona po naszej stronie zdecydowanie. Będzie ona zaczynać się praktycznie tam, gdzie łączy się wał Dunajca i Wisły, czyli Ujście Jezuickie, i stamtąd ona biegnie do samego Szczucina. U nas się kończy z przyczyn oczywistych, bo u nas kończy się województwo. Jeszcze nie kończy się województwo, bo jeszcze Słupiec, ale tam nie ma przeprawy. Dlatego tutaj przechodzi mostem na drugą stronę i również po wale Wiślanym, ale to już będzie trasa rowerowa województwa świętokrzyskiego, to też nie ma jurysdykcji nasze województwo. Kolejna, właściwie tych tras rowerowych na terenie województwa jest
imponująco dużo. Ja powiem szczerze, z wielkim zadowoleniem właściwie podchodzę do tego tematu, bo wyjeżdżając ze Szczucina trasą tą, która kiedyś tam stanie się faktem po ścieżce kolejowej, będziemy w stanie dojechać aż do Muszyny trasą rowerową. Fantastyczne rozwiązanie. Myślę, że przyklasnąć temu, który był autorem tego pomysłu. To, jak wynika z wiedzy, którą zdobyłem w tym temacie, to już jest przedstawione do realizacji. Więc ten plan będzie realizowany. Jeszcze jest jedna rzecz, nad którą dyskutowaliśmy w czasie posiedzenia z panią dyrektor zarządu wojewódzkim, a mianowicie przebiegu trasy. Nazywa się ona Velodnajec. Ona przebiega na terenie praktycznie po wale od strony przeciwnej, czyli nie będzie dobiegać do Ujścia Jezuickiego, w zasadzie to różni nasze tereny. W końcówce do tego by sięgało naszych terenów. Natomiast tam jest, zgodnie z planem, jest przeprawa przez Dunajec na końcu. I właściwie na tą chwilę firma, która projektuje to, zastanawia się, czy przypadkiem nie byłoby lepiej zrezygnować z tej przeprawy, bo jak Państwo wiecie, tam jest dość szeroka odległość między wałem a wałem, Dunajca przy jego wlocie do Wisły. I zobaczymy. Po prostu ja o tym nie będę przesądzał, bo to nie jest moja kompetencja. Z całą pewnością ta ścieżka będzie do samego faktycznie końca rzeki Dunajec, a może się okazać, że przeprawa będzie ta w Radłowie, którą znamy na Stowa, i wówczas będzie można śmiało żadnie, a więc kawałeczek do trasy kolejowej, śmiało będzie do Szczucina można dojechać. Wprawdzie nie będzie to łączność z tą Wiślaną trasą rowerową, bo tak się ona nazywa, która zacznie się w Ujściu, ale gdyby ktoś ze względu turystycznych chciał korzystać z tego, nie będzie najmniejszego problemu dojechać. Jak będzie już odpowiadało turystom? Zgadzam się w pełni z pomysłem, z tym, który pan radny Szalej przedstawił. To oczywiście rzecz jest przyszłościowa, my do tego na dzień dzisiejszy jesteśmy przygotowani. Ja mówię, dlatego uważam, że przy tej okazji, kiedy będziemy dyskutować nad rekonstrukcją budżetu, być może dobrze byłoby się zastanowić nad dokumentacją, bo może się okazać, że w niedalekiej przyszłości będzie można aplikować po takie środki, a właściwie wiemy, że tak będzie, które umożliwiają właśnie budowę takiej bazy rekreacyjnej. Być może nie chciałbym w tym momencie jakby przesądzać, bo to będzie nasza dyskusja, będzie to wypracowane w naszym gronie. Jeżeli Państwo znacie jakąś propozycję w tym zakresie za taką, która właściwie jest w granicach naszych możliwości finansowych, pochylimy się nad tym. Rzecz absolutnie ciekawa. A jeszcze plastar głowy. A plastar głowy, myśmy rozpoczęli to działanie w miesiącu bodaj grudniu. Był wniosek pana radnego Janusza Fugała w tej sprawie. Tam kamień trafił z tego naszego zasobu. Tak się składa, że trzeba tak naprawdę pomyśleć nad jakimś raczej komplementarnym rozwiązaniem tego problemu, bo dorzucanie do... Ale my tam ten plac chyba tylko dzierża... Ja wiem. To będzie duży problem. To będzie duży problem, jeśli chodzi o temat jakiegokolwiek utwardzania. Natomiast to, co jest w naszej jurysdykcji, w jakiś tam sposób poprawiamy, na ile jest to możliwe, no w tej sytuacji, kiedy spada śnieg, kiedy jest taka aura, jak w tej chwili na zewnątrz, to raczej pozbawione jest sensu. Faktycznie warunki są fatalne, to trzeba przyznać. Możliwość parkowania po deszczowych dniach, po jakichś, powiedzmy, tak jak w tej chwili nam ten śnieg zaczyna topnieć, będą tam bardzo ograniczone, żeby nie powiedzieć niemożliwe w ogóle. Proszę Państwa, to też jest temat, kolejna nasza własność, jest pewien problem, jest to temat do dyskusji. Myślę, że przy następnej okoliczności spotkania i tej dyskusji, którą zapowiadam, będzie okazja, żeby nawet zdawać się wypowiedzieć. Dziękuję bardzo. Pan sołtys, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie ministrze, szanowni zebrani, chciałbym sobie raz zabrać głos. Praktycznie po każdym spotkaniu w urzędzie gminy, czy po sesji, czy tego, grupa osób, nie tylko z sołectwa, ale również mieszkańców gminy, jak to określę, zapytuje, nie wiem jak pozostałych sołtysów, co tam, coście uradzili, o czym żeście debatowali.
Ja co mogę wyjaśniam, odpowiadam na pytania, zapraszam na sesję, odsyłam do strony internetowej, ale niektóre osoby mówią, że oni albo to już technika za bardzo się posunęła, że nie potrafią obserwować komputera, czy nie, może nie mają dostępu, ale to po prostu nie potrafią sobie z tym poradzić. I czy niezasadne by było jakieś informacji pisanej w formie biletynu, czy jakiejś gazetki o pracach gminy, o informacji, co się dzieje, żeby to do osób starszych dotarło, czy tych, którzy po prostu nie mają dostępu do internetu. Chciałabym przywitać, tutaj dołączył do nas pan radny z Mielichu województwa. Akurat pan trafił na punkt dotyczący zapytania i wolne wnioski. Jeżeli pan radny chciałby zabrać głos, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Byłem na uroczystościach w Dąbrowie i teraz przejazdem, wiem, że sesja jest w związku z tym. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich radnych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Pan burmistrz, bardzo proszę. Proszę państwa, powiem szczerze, że wniosek pana sołtysa jest pierwszy. Przyznam, docierały do nas takie informacje. Przyznam, że identyfikuję się z taką potrzebą, absolutnie. Też wiemy, skądinąd, że ten sposób dotarcia przez media elektroniczne na dzień dzisiejszy, czyli przez internet, faktycznie nie gwarantuje dostępu wszystkim naszym mieszkańcom, szczególnie tym, z całym szacunkiem dla mieszkańców starszych, ale pewnie u tych mieszkańców najrzadziej ten internet jest tym narzędziem, z którego możemy skorzystać. Zatem i to rozważymy, bo skoro mielibyśmy coś takiego relacji, to jest związane z jakimiś wydatkami, które do tej pory były, jak Państwo pamiętacie, były alokowane w budżecie samorządowego Centrum Kultury Bibliotek. Tam była fundacja wieści Szucińskich, które były wydawane u nas. Myślę, że wrócimy zwyczajnie do tego, ile oczywiście kurier się nie radzi. Dziękuję. Nie ma więcej wniosków, zapytań. Wobec tego zamykam 4. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Szczecinie. Dziękuję bardzo.